Czy próbowałaś zmieniać komunikację w swoim związku, ale u Was to nie działa mimo wszelkich porad psychologicznych? Nazywam się Marita i jestem psychologiem. Jeśli wciąż kłócisz się o to samo, to niekoniecznie masz problemy z komunikacją w związku. Możliwe, że te trudności wynikają z problemów pochodzących z dzieciństwa. To jest jeden z powodów, dlaczego powszechne porady komunikacyjne nie działają, mimo że mogą być u innych skuteczne. To, że dzisiaj przeżywasz siebie jako osobę, która jest samotna, kontrolująca, nielubiąca siebie, mająca trudności w relacjach, też jest bardzo krytyczna względem siebie, może mieć swoje źródło w dzieciństwie. Często, dopóki nie zajrzymy tam głębiej, wciąż będziemy siadać na emocjonalny roller coaster, wiedząc w zasadzie, dlaczego w nim siedzimy. I co gorsza, tak trudno jest go zatrzymać. Ignorując emocje i to, czego doświadczyliśmy wcześniej, nie uciekniemy od tego.